Kochani, ksiądz Prowost skończył konferencję takim zdaniem, że by żyć w Duchu Świętym, tak żeby oddawać chwałę w Nim, Bogu. Mam takie pytanie do każdego z nas. Czy zadziało się w Twoim życiu coś wyjątkowego, coś takiego, co sprawiło, że to było działanie Boże? Spróbuj sobie przypomnieć taką sytuację. Może było wiele takich sytuacji. Jeśli tak jest, to podnieś rękę. U mnie tak było. Pięknie. Zobaczcie, że wielu z nas doświadczyliśmy takiego namacalnego działania Pana Boga w różnej przestrzeni naszego życia. A ja zatrzymam się na chwilę w takim fragmencie, który też dotknął mojego serca i myślę, że będzie w nawiązaniu do tego, co na końcu powiedział ksiądz . To jest z Ewangelii Świętego Jana. Pamiętacie taki fragment o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, gdzie przechodził Pan Jezus, spotkał niewidomego od urodzenia, splunął na ziemię, uczynił błoto i dotknął jego oczu i kazał mu się obmyć w sadzawce Siloa. I ten człowiek poszedł, obmył się w tej sadzawce i przejrzał na oczy. I kiedy ludzie go zobaczyli, bo przecież znali go od urodzenia, że on przejrzał na te oczy, to niektórzy nie dowierzali, niektórzy mówili, że to kto inny, i zaprowadzili go przed faryzeuszy. I faryzeusze zaczęli go wypytywać, jak to się stało, kto to uczynił, i on mówił im prawdę, natomiast oni nie dopuszczali tej prawdy. W końcu wezwali jego rodziców, zapytali się jego rodziców, jego rodzice powiedzieli, że od urodzenia był niewidomy, natomiast z lęku przed tym, że faryzeusze mogli wyłączyć ich z synagogi, powiedzieli, że on ma swoje lata, jest dorosły, żeby odpowiedział za samego siebie. I ponownie wezwali tego człowieka. I to jest fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 9, od wersu 24 do 25. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Dlaczego nad tym fragmentem? Bo faryzeusze powiedzieli: daj chwałę Bogu. Co to znaczy dać chwałę Bogu? Zapytałem na początku właśnie każdego z nas, czy ktokolwiek doświadczył takiej Bożej ingerencji w swoim życiu, żebyśmy się podnieśli rękę. Niektórzy z nas podnieśli dłoń. Dać chwałę Bogu to nic innego, jak przyznać się do Niego. Jak wiemy, że w dzisiejszych czasach, w świecie, w którym żyjemy, wśród ludzi, których pracujemy, jest coraz trudniej, prawda? Przyznawać się do Pana Boga. Bo łatwo przyznać się w Kościele, oddać chwałę Bogu, ale poza Kościołem żyjemy przecież kolejne 23 godziny i tam, gdzie Pan Bóg nas posłał w tą przestrzeń, tam właśnie zaprasza nas do tego, żebyśmy oddawali chwałę Bogu, czyli przyznawali się do Niego. Zobaczcie, że ten człowiek, bo później go wyrzucili z synagogi i on spotkał Pana Jezusa jeszcze raz. I Pan Jezus zapytał się, czy wierzy w Syna Bożego, i on właśnie wyznał wiarę. Wiarę, którą wyznawaliśmy na Eucharystii i którą ponownie wyznamy podczas odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych. I to chodzi o to, żeby w życiu codziennym przyznawać się do Pana Boga. Bo jak my się do Niego przyznamy, to On będzie przyznawał się do nas. Jak zrobić, żeby ten Duch Święty przyszedł do nas? Był taki fragment Ewangelii dzisiaj, Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Czyli zobaczcie, chwała, przyznanie się do Boga, umiłowanie Go, wejście w relację z Nim. Wtedy Pan Bóg zapewnia nas, że przyjdzie i będzie obcował z nami i w nas, będzie wypełniał nas swoją miłością, swoją obecnością, swoją mocą, jeśli Go umiłujemy. Jeśli Go umiłujemy sercem, ale nie tak trochę w Kościele, a później w pracy już się do Niego nie przyznamy, na przykład. Bo ten człowiek, który dawał świadectwo o tym, że został uzdrowiony, on mógł przytaknąć faryzeuszom ze strachu, z lęku, ale on tego nie zrobił. On do końca świadczył prawdę, że Bóg go uzdrowił, że Jezus go uzdrowił i dał świadectwo. I dlatego Pan Jezus ponownie go spotka i pozwolił mu wyznać wiarę. I myślę, że to też jest taki początek do spotkania z Duchem Świętym. Bogu i Duchowi Świętemu chodzi tak naprawdę o relację z Nim. Bo jest to ktoś, jest to osoba boska. Czy my w ogóle sobie zdajemy sprawę, przywołując często Ducha Świętego, Duchu Święty przyjdź, przyjdź Duchu Święty, ale czy my tak naprawdę w głębi serca wierzymy, że On może przyjść, że On przyjdzie namacalnie, że On może odwrócić nasze życie do góry nogami? Czy, bracie i siostry, jesteś na to gotowy? Czy ja jestem na to gotowy, żeby Duch Święty odwrócił moje życie? Żeby zburzył plany, które są nasze. Jak kiedyś ktoś powiedział, że Pan Bóg burzy plany nasze 100 razy na dzień. Wiecie, ostatnio oglądałem taką scenę z filmu, to zachęcam Was, żebyście obejrzeli ten film jako takiej, powiedzmy, pracy domowej z tego spotkania. A jestem przekonany, że dotknie Waszego serca. Film nosi tytuł Przypływ w wiary. Być może ktoś go oglądał. I tam jest taka scena, kiedy młodzi chłopcy bawią się na lodzie, lód się załamuje, wpadają do wody i topią się. Zostają uratowani, jeden idzie na dno, nastolatkowy. I wyławiają tego chłopca, przewożą do szpitala, on nie daje w ogóle oznak życia. Jest zimny. Lekarze sanitariusze reanimują, bo jest podłączony pod aparaturę. I w pewnym momencie przyjeżdża jego mama, matka i wchodzi. Oni kończą już reanimację, bo nie ma oznak życia i mówią do niej, możesz się z nim pożegnać. I wychodzą i mówią, że będą na zewnątrz. I co ta mama robi? Łapie go za stopy i przypomina jej się, jak był małym chłopcem, jak całowała jego stopy. I zaczyna bardzo płakać. Zaczyna tak płakać, że cały korytarz, cały personel szpitala ją słyszy, że aż krzyczała z tego płaczu, z bólu serca. I za chwilę zaczęła wołać: Duchu Święty, nie opuszczaj mnie. Duchu Święty, nie opuszczaj mnie. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, przymnóż mi wiarę. Przyjdź i tchnij życie w mojego Syna. I zaczęła krzyczeć: Ojcze, Boże, tchnij ducha w mojego Syna. I słuchajcie, ten film jest na faktach autentycznych. Za chwilę aparatura, tętno wróciło. Lekarze usłyszeli, wpadli i kontynuowali ratunek tego chłopca. Więc zobaczcie, mieć taką wiarę. Moje serce zapragnęło na nowo mieć właśnie taką wiarę, żeby móc dokonywać w Duchu Świętym czynów pełnych mocy. Niesamowite doświadczenie. Kobieta była osobą świecką, ale miała taką wiarę, że wyprosiła wskrzeszenia, że Bóg przywrócił życie jej synowi. Zachęcam, obejrzyjcie ten film. Duch Święty chce z nami przebywać nieustannie, tylko wiadomo, że nasze grzechy powodują na to, że to nie jest tak, że On odchodzi, bo On jest pełen miłości, pełen czystości. To jest Duch prawdy, Duch światła. To nasza dusza Kiedy plamimy ją grzechami, to nasza dusza zaczyna odsuwać się od tego świata, od Ducha Świętego. Bo Duch Święty nie jest dany nam cały czas, na stałe, że dzisiaj dostanę Ducha Świętego i fajnie i będę sobie żył, bo już Duch Święty przyszedł. Nie, ja mam pielęgnować relację z Duchem Świętym. Ja mam Go codziennie przywoływać, ja mam do Niego mówić. Ja mam z Nim rozmawiać, jak z najlepszym przyjacielem. Uwierzcie mi, że On naprawdę przychodzi. Ja tego doświadczam. I On słucha i mówi do naszego serca. Jest taki żywy i obecny. Taki fragment z Księgi Rodzaju, pamiętacie, jak Adam i Ewa zgrzeszyli i Bóg szedł w raju i szukał i wołał i gdzie jesteście, a oni byli ukryci. Oni się schowali. Dlaczego? Bo nagle zobaczyli, że są nadzy. Nagle poczuli wstyd, bo sprawił to grzech. I tak się dzieje z naszą duszą, która zostaje spełniona grzechem, że ona powoli odsuwa się od tej światłości Bożego Ducha. A Duch Święty jest miłością, Duch Święty jest spokojem. I właśnie tak rodzi się nasza wiara, kiedy przyznajemy się do Jezusa Chrystusa, bez względu na okoliczności. Bo po ludzku możemy wiele stracić, natomiast po Bożemu możemy wiele zyskać. I na koniec z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny taki fragment. To jest z zeszytu drugiego, 633. Posłuchajcie. Dziwię się niezmiernie, jak można mieć tak wielką zazdrość, jak widząc czyjeś dobro, cieszę się tym, jakobym sama to posiadała. Radość innych jest moją radością, a cierpienie innych jest cierpieniem moim. Bo inaczej nie śmiałabym obcować z Panem Jezusem. Duch Jezusa jest zawsze prosty, łagodny, szczery. Wszelka złośliwość, zazdrość, nieżyczliwość pokrywana uśmiechem życzliwości jest, uwaga, diabełkiem inteligentnym. Słowo surowe, ale płynące z miłości szczerej, nie rani serca. Zobaczcie, jak można mieć nienawiść, zazdrość, a być we wspólnocie, można być w kościele, można się do kogoś uśmiechać, żeby mnie wszyscy lubili, akceptowali, żeby ksiądz o mnie dobrze myślał. Ale Bóg to widzi. A tak naprawdę wokół tego człowieka kręci się diabełek inteligentny. Życie w Duchu Świętym nie jest łatwe, ale jest piękne. Zachęcam. Na koniec fragment modlitwy z 9-dniowej noweny do Ducha Świętego, którą pewnie wielu z nas odmawiało teraz. Jeśli ktoś chce, to niech powtórzy za mną to słowo. Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami. Spraw, abyśmy w życiu chrześcijan potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami do pomnożenia chwały Bożej. Amen. I minutowe świadectwo na koniec. Mieliśmy takie doświadczenie, że nasz syn dostał wysokiej temperatury i w pewnym momencie ta temperatura już była 40,2-43 kreski. Żona jest pielęgniarką. Różne sposoby były, których nie udało nam się opanować tej temperatury. Ona ciągle rosła. I żona mówi, musimy zadzwonić po pogotowie. Ja wtedy powiedziałem, pomódlmy się. Zawołałem dzieci, uklęknęliśmy, rozebraliśmy go, leżał na łóżku, nałożyliśmy na niego ręce I prostymi słowami właśnie przewoliliśmy Pana Jezusa, Ducha Świętego, żeby ta temperatura w imię Jezusa odeszła. I Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu i Synowi. I koniec modlitwy. Słuchajcie, po jakichś 10 do 15 minutach temperatura spadła do 37 i już tak zostało. Także chwała Jezusowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.